witam w Jak TV. Pokażę Wam, jak usmażyć naleśniki. Niby prosta rzecz i każdy robi, ale pokażę Wam mój sposób. Może wyciągniecie z tego jakieś porady i zaczniecie przygotowywać jeszcze lepiej swoje naleśniki. Ciasto przygotowuję bez żadnych proporcji i szczerze powiedziawszy nigdy nie korzystałem z proporcji na ciasto naleśnikowe. Ale zawsze używam kilku podstawowych składników. Wiadomo, że jajka, mieszam je i dodaję mleko. Odrobinę wody, może być nawet gazowana. Bąbelki sprawią, że ciasto będzie bardziej puszyste. Żeby ciasto było jeszcze smaczniejsze, dodaję kwaśne mleko albo kwaśną śmietanę. Wszystko dokładnie mieszam. Do jajek wymieszanych z mlekiem, wodą i śmietaną dodaję 2 łyżeczki cukru i szczyptę soli. No i oczywiście mąkę. W trakcie, gdy ciasto się wyrabia, rozpuszczę odrobinę masła, które dodam do ciasta. Dzięki temu będzie ciasto delikatnie tłuste, będzie lepiej się smażyć. No i będzie miało fajny, maślany smak. Dosłownie 2 łyżki wystarczą. Ostatni składnik ciasta, rozpuszczone masło. Konsystencja ciasta zależy przede wszystkim od tego, jakie naleśniki chcemy usmażyć. Jeżeli mają być to super cienkie naleśniki, ciasto musi być luźne, po to, żeby nam się rozlewało na patelni i żebyśmy mogli bardzo cienką warstwę ciasta nalać. Także to myślę, że jest bardzo fajna konsystencja ciasta na właśnie cienkie naleśniki. One jest na tyle zwarte, ale też luźne, że naleśniki nam się nie będą rozrywać, ale będziemy je mogli rozlać właśnie na takie cienkie. Tak naprawdę już możemy smażyć naleśniki. Ja jednak odstawiam takie ciasto na 20 minut. Oczywiście, jeśli mam czas. W tym czasie mąka nasiąknie od mokrych składników i naleśniki będą bardziej puszyste i miękkie. Także jeśli macie czas, zróbcie to. Ostatni etap, smażenie. Rozgrzewamy patelnię. Ja smażę na klarowanym maśle. Dodaję go odrobinę na dużą patelnię. Można na oleju smażyć, ale uważam, że klarowane masło jest lepsze. Jeżeli naleśniki mają być na słodko, to ten maślany smak, który daje klarowane masło, jest tutaj niezastąpiony i wpływa nam mocno na smak samych naleśników. Gdy patelnia jest rozgrzana, bierzemy teraz chochlę ciasta, unosimy patelnię, przechylamy ją i lejemy ciasto na górę patelni, tak żeby ciasto nam spływało i tworzyło równy, gładki placek na całej powierzchni patelni. I rozlewamy, macie teraz na boki. Stawiamy i nie ruszamy tego naleśnika, pozwalamy mu się ściąć, dzięki temu on fajnie odejdzie od patelni i będziemy go mogli łatwo obrócić. Jak mamy już usmażoną jedną stronę i widzimy, że naleśnik już nam pływa po patelni, teraz zaczyna się zabawa. Jeżeli umiecie, to odwracacie w ten sposób.
Jeżeli nie, to tradycyjnie przy pomocy szpatułki. Naleśnik praktycznie już usmażony z jednej i z drugiej strony. Mam nadzieję, że pomogłem Wam usmażyć jeszcze lepsze naleśniki. Z czym je podacie, to już od Was zależy. Ja lubię po prostu posypane cukrem i zwinięte w rulonik. Zobacz jak TV.